Halo, halo, witam bardzo serdecznie, z tej strony kanał Lankor i dzisiaj jest 21 października, środa i to oznacza, że są patch notes, czyli zmiany w Black Desert Online. Zanim jednak do nich przejdziemy, to zachęcałbym do pozostawienia suba bądź lajka pod tym filmikiem, żeby potem widzieć następne filmiki, patch notes bądź poradniki, a lub odwiedzić mnie na Discordzie, link widzicie na ekranie. A my tymczasem przechodzimy sobie do eventów, które się na nowo pojawiły, troszeczkę ich jest, Spooky Witch i Halloween, tak więc zerknijmy sobie na szczegóły. Pierwszy to jest Spooky's Back, czyli będzie się pojawiał taki oto NPC od levelu 55. Będzie się pojawiał Weakened Spook, czyli słabsza wersja Spooka. I generalnie, tak jak to było już chyba 2 albo 3 tygodnie temu, no po prostu będzie się pojawiał w każdym miejscu za wyjątkiem Valencji. Czyli na przykład jeżdżąc koniem bądź grindując możecie zobaczyć informację, że pojawia się spuk. Nie ma tutaj dokładnie napisane jaka to jest, ale będzie po prostu taki drobny efekt dźwiękowy i jeżeli zawrócicie, to będziecie widzieć właśnie spuka, czyli taki mobek, którego jak zabijecie, otrzymacie te oto nagrody. Są one losowo wybierane. I poza tym, które są znane jak Memory Fragment czy Cronstone, pojawia się coś takiego jak Black Fabric w sztukach 2 do 4, a oczywiście RNG. I jeżeli będziemy mieć tego 10 sztuk, będziemy mogli sobie stworzyć jeden z takich outfitów, które są troszkę trudno dostępne. Jak możecie zobaczyć, Calpheon to jest garnier trupy garb, jeżeli chodzi o Serendię Jordin, Jarrett the Armor oraz Mevo Muranan, Valencia czy Black Leopard Armor. One nie wyglądają jakoś tak super, ale jeżeli ktoś lubi zbierać outfity i mieć wszystkie dla swojej klasy, to na pewno będzie się z tego cieszył, ponieważ one nie są takie łatwe do zrobienia, bo na przykład potrzeba tych materiałów. Kolejny event to jest Defeat Isabella the Black Witch, czyli będzie się pojawiał taki mini boss. Wystarczy odebrać sobie również nagrodę do niego. Do tego bossa trzeba odwiedzić NPC-ka, który się nazywa Gueldia the White Witch. Jest to Alejandro Farm, jest to w okolicach Veli oraz Hydel, gdzieś pomiędzy, o ile dobrze pamiętam, nie mam niestety włączonej gry na razie. I dodatkowo można zebrać te oto nagrody, czyli Forest Fury, Contribution X200 czy Hard Black Shard Bundle. Generalnie czas, którym będzie się pojawiał, możecie tutaj zobaczyć. To jest dla Europy, a tutaj jest dla amerykańskiej wersji, czyli będzie się pojawiał w zasadzie ten boss codziennie, również w weekendy. Tutaj jest zestaw nagród, które można otrzymać. Oczywiście losowo jedną z tych, jakie tu może być ciekawe: Pumpkin Gift Box, Cunning Shouder Ornament, czyli będą to jakieś takie drobne nagrody. Hunter Seal 5 do 8. O, okej, czyli nic, co by urywało dupę, że się tak wyrażę. Czyli drobne nagrody, ale jeżeli ktoś ma chwilę czasu lub bądź nie ma co robić właśnie w tym momencie, to może się wybrać, dlaczego by nie. Event trzeci, Halloween Challenges, czyli wystarczy być zalogowanym przez określony czas, aby otrzymać te oto nagrody. Halloween Doll czy Halloween Doll Gift Wrap. Wystarczy je połączyć w inwentory i będzie można je wymienić na te oto nagrody. Tutaj jest troszeczkę lepiej, bo na przykład można wygrać Shimano's Necklace, Ogring czy Light and Power Stone. No to już jest bardziej interesujące, chociaż oczywiście wiadomo, takie rzeczy jak bossowy sprzęt, jak tutaj jest dostępny m.in. Urukon Shoes, no ciężko będą do otrzymania. No ale zawsze jest jakaś szansa. Halloween Quest, czyli pojawiają się Halloweenowe questy, żeby otrzymać te oto upominki w postaci Undamaged Pumpkin, Jack-o'-Lantern Mask, czyli różne takie maski. Ciekawe, czy jest ta maska, którą ja poszukuję. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem Wolf Nose, ale nie, bo to jest tylko nos. Chodzi mi o taką maskę na głowę do mojej LAN. Niestety nie będzie to dostępne. Wydaje mi się, że to będzie w jakimś innym evencie. No cóż, ten akurat mam. Jest w miarę ciekawy, czyli to są takie upominki dostępne i nie trzeba wykorzystywać perełek, czyli one są dostępne w grze. Oczywiście wiadomo, nie są jakieś takie super wow, ale zawsze jakoś tam można sobie zrobić
swoją postać inaczej, że wygląda troszeczkę inaczej od innych. Bonus quest, czyli pojawiają się bonusowe questy, na przykład w zasadzie tu jest jeden, czyli to jest bonusowy quest The Mischievous Pumpkin Ghost. Wystarczy odwiedzić jednego z tych NPC-ków i pokonać coś takiego jak Mischievous Jacks. One się pojawiają na pewnych farmach: Bartali Farm, Logia Farm, Finto Farm, Alejandro Farm. To jest bardzo łatwe do zrobienia i wtedy zregenerujemy sobie 100 energii. Podejrzewam, że to jest Daily Quest. Tak, to jest Daily Quest. Pojawia się Halloween Adventure Logs, czyli tutaj wystarczy zrobić pewne rzeczy, żeby otrzymać nagrody. Te książki są dostępne poprzez Escape, tam jest to się nazywa Journal Logs i tam możemy wybrać tą książkę. Pamiętajcie, że ona jest tymczasowa, czyli nie będzie można jej robić w późniejszym czasie. Trzeba to zrobić pomiędzy 21 października a 4 listopada, czyli około 2 tygodnie. I to są drobne rzeczy, ponieważ na przykład wystarczy hand over Isabella Snow to Geldia, czyli zabić właśnie Izabelę, otrzymamy Nover's Height. Zabić Five Mischievous Jacks, to jest też dostępne do questa i otrzymujemy taki dodatek do mieszkania Witchy Blue Moonlight. Tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda, całkiem fajne. No i jedne z lepszych, ponieważ jeżeli oddamy Halloween Pumpkin Candies, to będzie można robić dopiero 22 października. Będziemy otrzymywali Fine Accessory Box, to jest jednorazowo. Oraz, to akurat chyba mam w domku też, Gospi Playground. Wystarczy oddać Magical Shard 20 dla NPC-ka Gueldia. Akurat to nie jest opłacalne za bardzo, bo to tylko jest wygląd. A Magical Shard 20 sztuk jest to bardzo rzadkie, więc nie warto tego wymieniać według mnie. Tutaj jest napisane, jak otrzymać Halloween Pumpkin Candy, czyli one będą dostępne poprzez challenges. Wystarczy na Y nacisnąć i jedyne co musicie robić, to zalogować się przez 30 minut dziennie, żeby otrzymać jedną sztukę. Pamiętajcie, że to można zrobić tylko raz, czyli jak będziecie mieć więcej tych Halloween Pumpkin Candy, to nie możecie tego wykorzystać na powiedzmy dwie nagrody, ponieważ jest to tylko jednorazowe. Kolejny to jest zestaw eventów, to Set Sail Again, czyli Sailing Exp oraz Barter Exp zwiększone o 50%. Pojawia się Lekraszan na morzu, będzie to specjalny boss, tylko dostępny na morzu. Build a Strong Ship, czyli wystarczy zaakceptować specjalne zadania, pokonywać potworki na morzu i będzie można otrzymywać materiały do statku. Pojawia się Special Quest Permanently Added, czyli pewne questy, które były tylko tymczasowe, teraz stały się permanentne, czyli można je robić cały czas. Tak więc zobaczmy, co tutaj dla nas przygotowali. Czyli Set Sail with Burst of Boost. Tak, tutaj możecie zobaczyć. Czyli jeżeli będziemy robić barter i wymieniać na crow coiny, to będziemy otrzymywać ich 10% więcej. Tylko Margoria oraz Valencia region. Crow coin Barter in Hakoven Island, czyli jeżeli będziecie mieć barter na Hakoven Island, będziecie mieć szansę na otrzymanie 200 do 600 Crow Coins. Gilded Coral, czyli jeżeli będziecie robić eksplorację podczas pływania na Margorii, jest 10 razy większa szansa, żeby wynaleźć czy odnaleźć Gilded Coral. Oraz jest 50% większa szansa, żeby otrzymać Khan Concentrated Magical w trakcie Special Barter, czyli jest to dość spora szansa, no, żeby otrzymać Khan Concentrated Magic. Pamiętajcie, że to można wymienić potem na serducho, które jest naprawdę wiele warte. Oczywiście 24/7 będzie Sailing X oraz Barter X, jak wspominałem wcześniej. 30% większy X boost dla sailorów, którzy pokonują te oto potworki na morzu. Lekraszan Strikes, czyli będzie się pojawiał NPC-ek, znaczy boss w zasadzie, dla około pięciu żeglarzy. Zerknijmy sobie, gdzie on się pojawia. Rossi lub Margoria. I tutaj możecie zobaczyć, jakie dropi itemy.
Między innymi ten Gilded Coral, który był wyżej wspominany, Moscow Red Map, Golden Galley Figurine, czyli takie rzeczy, które są naprawdę drogie. Oczywiście szansa na nie będzie jak zwykle niska. Czyli nie ma całego miejsca, żeby dropił ten oto bosik, tylko będzie losowo dostępny. Również zwiększona zostaje szansa na zrobienie kana, ponieważ będzie można robić dwa kany. W tym momencie, powiedzmy do 4 listopada, czyli to jest mniej więcej 2 tygodnie również, czyli będzie można robić dwa kany tygodniowo. Czyli kolejny event, Build a Strong Ship. Jak tutaj możecie zobaczyć, są questy dostępne w Valley oraz Aquilia Eye. Tutaj są nazwy NPC-ków, czyli Proix, jeżeli chodzi o Valley, i Ravikel, jeżeli chodzi o Aquilia Eye. Dostępne zadania to Adventures First Sea Voyage, jest dostępny raz dziennie, a jeżeli chodzi o drugi quest, to jest dostępny 3 razy dziennie i ostatni będzie dostępny 5 razy dziennie. I nagrody to Fairy Blackstone, Solar Blackstone czy Sunset Blackstone, czyli to będą itemy potrzebne do enchantowania w zasadzie sprzętu, jeżeli chodzi o statek. I ostatnia chyba rzecz to Special Quest Permanently Added, czyli dodane questy, które będą na stałe w grze. Jak tutaj możecie zobaczyć, a chodzi o pewne spoty, jak na przykład Saltwater Crocodile, można otrzymać Moscow Red Map za pokonanie tych oto potworków. Jak również są Hungry Sea Creatures, wystarczy zabić ich 10, żeby otrzymać Verdant Blackstone, czyli jeżeli ktoś się interesuje barterem, potrzebuje te oto itemy, to teraz będzie mógł sobie robić poprzez questy dostępne na stałe w grze. Czyli to by było na tyle, jeżeli chodzi o eventy. Również zostaje dodany Additional Hot Time Boost. Jak tutaj możecie zobaczyć, jakiś czas temu był event, żeby oddawać supply do odpowiednich NPC-ków, Martum, Tolo oraz Lerosha. Najwięcej graczy oddało go NPC-kowi Lerosha, jeżeli chodzi o Europę 51% graczy, jeżeli chodzi o Amerykę 54% i z racji tego mamy item drop rate 50% do 28 października, czyli na 7 dni. Więc wykorzystajcie to, tutaj chodzi głównie o grinding, czyli teraz zepnijcie tyłeczki i zasuwajcie, ponieważ 50% item drop rate to tak jakby odpalić się na serwerze Arsha. Niestety ten buff nie działa na Arszy, czyli generalnie możecie sobie spokojnie grindować poza serwerem Arsha, mając takie same szanse, jakby się tam było przez tylko tydzień niestety. Trwają jeszcze eventy October, events od Elita Launch, events od Elita Attendance, Refer and Friend Promotion, Monthly Loyalty, Level Up Again with Hashashin, Collect Commemorative Coins. Zakończyły się Conquer Red Battlefield od Elita Launch, events. Przechodzimy sobie do zawartości. Pojawia się Nightmarish Xarka, będzie to ulepszona Xarka. Nie będzie jakby stałego miejsca czy stałego czasu, kiedy pojawia się ta Xarka. Ona po prostu będzie zastępstwem za Xarkę, która aktualnie jest, czyli będzie losowa szansa, niestety nie jest napisane jaka, że zamiast zwykłej Xarki pojawi się Nightmarish Xarka. Będzie oczywiście ona mocniejsza niż do tej pory, niektóre ataki, jak tutaj możecie zobaczyć, będą też inne i nagrody oczywiście też będą zgoła lepsze, ponieważ można będzie otrzymywać m.in. Xarka Main Weapon i to na wyższych enchantach, na plus 0 jest dostępna teraz, ale będzie można otrzymywać na Pre, Duo, Tree czy Ted. Jeżeli ktoś jest wielkim karotem, no to powinien odwiedzać teraz Xarkę, szczególnie jeżeli będzie ta Nightmarish Xarka, bo będzie miał szansę nie tylko na Xarkę Main Weapon na wysokiej enchancie, ale również większa szansa na Belongings of Adventurer czy Goldbary. Są to bardzo dobre nagrody, tak więc trzeba będzie sprawdzić, jak to będzie wyglądało szansą, bo oczywiście one nie są nigdy wypisane, jakie to są szanse. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają ataki, czyli z lewej to jest Nightmarish Xarka, a z prawej aha, to będzie też Nightmarish Xarka, czyli okej, okay, czyli tak wyglądają te ataki, troszeczkę inaczej niż zwykła Xarka. Czyli ona będzie miała 3 ataki
które będą zadawały o wiele więcej obrażeń. Otrzymaliśmy outfit w końcu. Mowa o tym outficie, to jest dla męskich klas, a to jest dla żeńskich. Wystarczy wydropić te oto itemy: Kuturan Leflang, Kuturan Blackleaf, Kuturan Rightlang oraz Kuturan Ashenleaf. Na tych oto spotach są one wysoko levelowe, czy wymagające dużo AP. Thornwood Forest, Ash Forest, gdzie potrzebne jest 300 AP. Crypt of the Resting Thoughts. Jeżeli to wszystko połączymy, będziemy mieli taki oto outfit. No cóż, cieszyłem się, że może będzie jakiś dostępny darmowy outfit. Niestety okazuje się, że szansa, żeby to wydropić, to tak jakby dropić te specjalne, rzadkie przedmioty jak mapka czy kompas, tak więc no niestety ten oto outfit będzie poza zasięgiem większości graczy. Trzeba będzie naprawdę się sporo namęczyć, żeby go otrzymać. Oczywiście kto go zrobi, to będzie naprawdę miał unikatowy wygląd, no ale cóż, zobaczymy kto szybko go wydropi, ponieważ no grindując na Ash Forest naprawdę trzeba mieć ponad 300 AP, no i sporo DP, żeby w ogóle się tam utrzymać. Przechodzimy dalej. Pojawia się Perilla Star, czyli to jest ten specjalny przedmiot dostępny na sezonówkach. Również pojawia się wcześniejsze zakończenie postaci sezonowej, czyli tak jak to było dostępne na poprzednim serwerze sezonowym w wersji pierwszej, będzie również można przedwcześnie zamienić swoją sezonową postać na zwykłą. Wystarczy mieć 228 main weapon AP oraz 291 DP. Pamiętajcie o tym, że AP oraz DP z Adventure Logs nie liczą się do tego wymogu. Oraz musicie mieć ukończony Season Pass Challenge. Jeżeli macie Black Spirit Pass, to również Season Black Spirit Pass Challenges i musicie odebrać wszystkie nagrody. Wystarczy potem porozmawiać z NPC-kiem i zamieniacie swoją postać na zwykłą postać. Pojawia się Alucin's Alchemy Journal. To jest kolejna już książka, jak tutaj możecie zobaczyć, ich jest 10. I to jest książka, gdzie będzie można otrzymywać Kafra Stone. Otrzymuje się ich bodajże 350 za zrobienie obu książek, tak więc warto zrobić. Niestety jest potrzebne main quest Keepsake of Ataraxia. Jest to nowy main quest, jeżeli chodzi o Delite, oraz mieć poziom 61. Pojawia się Queen Brolina of Camasylvia. Odpowiedziała w zasadzie na prośby ludu z Grany i pojawia się farma na zachodzie Grany, tak jak tutaj możecie zobaczyć, nazywa się to farm, nie ma tutaj nazwy, po prostu jest zarządzana przez NPC Karosaria de Papu, tak to mniej więcej wygląda. I czy tutaj można cokolwiek robić? To jest chyba po prostu zwykła farma z krowami, czyli jeżeli ktoś, komuś się znudziło bieganie cały czas do okolicy Heidel i dojenie, to można to zrobić teraz w granie. Zauważcie drobne zmiany od 25 października, czyli od tej niedzieli, która teraz będzie. Będzie przejście z letniego na zimowy czas, czyli troszeczkę się pozmienia w Node Warach oraz w Siege'ach, chociaż do Siege'a chyba nie dojdzie, ale głównie o Node Wary, które będą pojawiać się o 19 aż do środy, tak więc godzinkę wcześniej. Przechodzimy dalej, jeżeli chodzi o zmiany klasowe, to pojawia się jakiś licznik Emergency Escape, który będzie bardziej widoczny. Nie wiem dlaczego jeszcze nie ma tych zmian, które pojawiły się na Global Labie. Jeżeli ktoś nie wie, to mają się pojawić specjalne buffki, jeżeli chodzi o klasy Awakened, w tym tak zwane bony, czyli będziemy mogli sobie wybierać ulepszenie danego skilla, umiejętności i po prostu poprawę naszej postaci. Tam również zwiększa się obrażenia u niektórych klas. Niestety nie jest to nadal dostępne i nie widać, żeby to się pojawiało, bo w następnym tygodniu pojawia się
zmienione skill addony, czyli będą lepsze addony dla każdej z klas, będziemy mogli sobie je wybierać. O tym będzie w następnym poradniku, ponieważ jest to bardzo ciekawe, również z tymi bonami oraz zmianami, jeżeli chodzi o awakenedy, klasy awakenedowe. Na razie mamy drobne zmiany w kilku klasach, które są w zasadzie, no nie wiem co o tym powiedzieć, ale po prostu tutaj się nic ciekawego nie zmienia. Co to jest? Added furniture. Ok, czyli za zabijanie mobków na morzu będziemy mogli robić coś takiego jak Ocean Stacker Chandelier oraz Nightshark Chandelier, czyli takie wiszące lampki. Wystarczy dorwać się do domku, który się nazywa Furniture Workshop i na poziomie trzecim w Kalfeonie, Ferry bądź Florin, gdzie mogli stworzyć coś takiego. Zmiany w potworkach, czyli jeżeli ktoś lubiał farmić gatekeepery, to teraz się trochę pozmieniało, ponieważ będą one mocniejsze, będą miały pewną szansę, że znikną i zregenerują pełne HP, bądź jeżeli za długo będziemy je bić, po prostu znikną i no nie będzie można otrzymać od nich nagrody. Jeżeli chodzi o nagrodę, to będzie można również utrzymać coś takiego jak Intricately Patterned Mystical Shard. To jest potrzebne do zrobienia specjalnego outfitu. I więcej tutaj chyba nie widzę zmian. No cóż, niestety. Jeżeli chodzi o Afuaru Grave Robbera, to będzie miał o wiele lepsze nagrody, jeżeli go pokonamy. Drobne zmiany w interfejsie. Usunięte drobne problemy. Na razie nie ma żadnych znanych problemów, jeżeli chodzi o grę, które by w jakiś sposób przeszkadzały. Tak więc przechodzimy sobie teraz do ostatniej rzeczy, czyli do Pearl Shop Update i zobaczmy sobie, co tu dla nas przygotowali. Czyli pojawia się kolejny lootbox, nazywa się Halloween Mystery Pumping Box za 1100 pereł i między innymi będzie można otrzymać 1000 Gronstone'ów z 1% szansą. Jedna z przedmiotów, które będą ciekawić graczy, to Horrifying Halloween Outfit Box, który ma szansę 6%, a jeżeli ktoś będzie miał pecha, to będzie miał szansę na Kunis Search Dog, który ma szansę 12%. Będzie również dropić coś takiego jak Halloween Mystery Seal, czyli to będzie coś takiego, że jeżeli uzbieramy za lootboxy, to jest tylko jeden na lootbox, no to będziemy mogli sobie je wymienić na to, co chcemy. Czyli jeżeli wykupimy 7 lootboxów i w dalszym ciągu nie wyleci nam Horrifying Halloween Outfit Box, to jakby wykupienie samych 7 lootboxów gwarantuje, że i tak będziemy mogli sobie te Halloween Mystery Seal wymienić na Halloween Outfit Box. Również dostępny jest Emperor Hawk, Kunis Search Dog czy Cronstone. Tak wyglądają te outfity, tak więc dość ciekawie, z siekierką w hełmie, to chyba dla męskich klas, a dla żeńskich takie ręce, jak tutaj możecie zobaczyć, które kierują jakby naszą postacią, czyli coś takiego jak my, którzy gramy postaciami, w zasadzie nimi kierujemy, prawda? Tak więc również dostępne jest 11 lootboxów, nie wiem dlaczego one nie są przesanie, po prostu 11 za 11 tysięcy pereł, czyli żadnych tutaj obniżek. Pojawia się już chyba typowo Shining Masters Enhanced Pack za 4900, czyli Artesia Memory 120 plus drobne bonusiki. O, to ciekawe, bo to również nie jest dostępne w Belgii oraz Holandii. Te oto przedmioty. Myślałem, że tylko dotyczy to lootboxów, ale widzę, że powoli prawo rozszerza to. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie takie losowe nagrody w niektórych krajach już są zabronione, między innymi lootboxy, czyli najbardziej restrykcyjne są Belgia oraz Holandia. Shining Master Enhancer Pack, czyli drobniejsza, gorsza wersja tego powyżej, Artesia Memory 30, Voxcry 20 oraz Cronstone 200 sztuk. Pojawia się zestaw Wizard Gospi, czyli jest to pet, który można łączyć z każdym innym petem, 3 sztuki za 3300 pereł. Blessing of Kamasylwia za 1250 pereł plus drobne nagrody. Weight Limit za 2400. To jest 250 wagi za 2400 pereł, jeżeli ktoś potrzebuje outfity. Dla wszystkich klas Kibelius Divinus Premium Classic Outfit Set. Jak tutaj możecie zobaczyć, to tak wygląda ze skrzydełkami.
wyprzedaż, jeżeli chodzi o outfit dla Ninja. Yurei Premium Set kosztuje teraz 2720 pereł. Wygląda całkiem fajnie. Również są przeceny, jeżeli chodzi o kupony. Tutaj jest... na wszystkie, dobra. Czyli na wszystkie live skilla jest przecena z 2200 na 1760 pereł. Jeżeli ktoś chciałby przenieść z innej klasy na drugą. Shades of Black, czyli wszystkie farbki koloru czarnego, kosztują teraz ile? 120 pereł. Okej, czyli... Chwila. Okej, czyli będzie można wybrać sobie konkretną farbkę. Myślałem, że one będą w przecenie, a tu chodzi o to, że będziecie mogli sobie wybrać konkretną czarną farbkę. Maksymalnie 3 razy na konto. Czyli to by było na tyle. Troszeczkę dłuższy ten patchnotes, ale mam nadzieję, że nie będziecie narzekać. Troszeczkę mi się też przyciągło, ale no jest teraz 20.15. Mam nadzieję, że się nie obrazicie i będziecie się cieszyć z nowych informacji, jeżeli chodzi o BDO. Oczywiście standardowo będą się pojawiać częściej poradniki. Wystartowałem z poradnikami dla nowicjuszy kompletnie od zera i na pewno będę dalej kontynuował. Myślałem, że to uda mi się zrobić w jednym poradniku. Niestety jest to za dużo informacji, żeby tutaj nie robić żadnych problemów dla nowych graczy, żeby mogli przyswoić sobie tą wiedzę. Będzie to rozciągnięte na kilka poradników, tak więc spodziewajcie się niebawem kolejnego poradnika, a tymczasem żegnam się i do usłyszenia. Yo, yo.